I jeszcze tylko do tego piątku możesz skorzystać z niesamowitej oferty kursu Zdominuj YouTube'a. Po tym czasie sprzedaż zostaje zamknięta do odwołania, a cena kursu w nowej odsłonie idzie do góry. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdominujyoutube.pl. Cały czas zastanawiasz się, jak zdobyć suby i wybić się na YouTubie? Dodajesz nowe materiały, licząc na cud, a zamiast tego reakcja na twoje filmy jest taka? To bardzo dobrze, ponieważ w tym wideo pokażę ci aż 5 sprawdzonych sposobów, dzięki którym twoje materiały zacznie oglądać więcej widzów, a twój kanał zacznie się rozwijać szybciej. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Każdy z nas widział na YouTubie wideo, które osiągały tysiące, nawet miliony wyświetleń. Zakładka na czasie przepełniona jest filmami, które bawią, edukują i często szokują. Wiele osób, widząc sukces innych, chce pójść w ich ślady i zdobyć sławę, wpływy i pieniądze. Zakładają oni więc swój kanał i dodają pierwsze wideo. Niestety nie dzieje się nic. Kilka wyświetleń, jedna łapka w górę i zero subskrypcji. Dodają więc oni kolejne i kolejne wideo. A historia powtarza się w kółko. Narastająca frustracja sprawia, że większość młodych twórców w tym momencie kończy swoją przygodę z YouTube'em. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o 5 sprytnych sposobach na rozwój kanału i przyciągnięcie subskrybentów. Pierwszym sposobem jest odpowiednie podejście. Jak wspomniałem wcześniej, wiele osób ma przesadne wyobrażenia o tym, jak ma wyglądać ich kariera na YouTubie. Nikogo za to nie winię. Widząc ogromne kanały na YouTubie, można dojść do fałszywego wniosku, że wybić się na YouTubie jest łatwo, szybko i przyjemnie. Trwając więc w tym przekonaniu, młody twórca, który dopiero zaczyna swoją przygodę na YouTubie, może srodze się rozczarować, kiedy jego wideo nie są oglądane przez tysiące, a nawet setki osób. Trud, jaki każdy twórca wkłada w stworzenie materiału, sprawia, że każdy chce, aby jego film obejrzało jak najwięcej osób. Ja sam wiele razy musiałem przełknąć gorzką pigułkę zaserwowaną przez widzów, którzy w mojej ocenie powinni rzucić się na wideo, które dla nich właśnie stworzyłem. Rzeczywistość była jednak zgoła inna. Pamiętam jednak swoje początki na YouTubie, kiedy publikowałem swoje pierwsze materiały. Wtedy moje oczekiwania były zupełnie inne. Cieszyłem się jak dziecko, kiedy zobaczyłem, że ktoś w ogóle otworzył mój materiał. Nie obchodziły mnie wielkie kanały i ich milionowe wyświetlenia. Cieszyłem się, że ktoś zauważył moją pracę. Tobie również polecam tego typu podejście. Na początku swojej drogi naucz się cieszyć z małych rzeczy, po to, aby cały czas mieć motywację do działania i przejścia przez najtrudniejszy okres, jakim są początki kanału. Drugim sposobem na rozwój kanału na YouTubie i zdobycie subskrypcji jest obiektywizm naszych działań. Każdy z nas, tworząc nowe wideo na nasz kanał, musi zatrzymać się i zastanowić nad tym, czy ten film spodoba się naszym widzom. Wbrew pozorom jest to bardzo trudne. Ocenianie własnych działań przychodzi każdemu z trudem. Ciężko jest nam krytykować samych siebie i stanąć nieco z daleka od tego, nad czym aktualnie pracujemy. Dobrze, kiedy wspiera nas rodzina czy znajomi, którzy mogą to zrobić za nas i powiedzieć nam, czy dany materiał jest dobry, czy też warto w nim coś poprawić. Jeżeli jednak nie masz nikogo takiego, musisz zatrzymać się na chwilę i stanąć nieco z boku tego, co aktualnie robisz. Zastanów się i chłodnym okiem określ, czy gdybyś był widzem, ta miniaturka, czy też tytuł przykułaby twoją uwagę. Czy to, o czym opowiadasz w swoim wideo, jest interesujące, niesie ze sobą określony ładunek emocjonalny? Jest to bardzo ważne, ponieważ od tego zależy twój sukces lub porażka i rozwój całego kanału. Kolejnym trikiem, jaki przygotowałem dla was, a który pomoże wybić się wam na YouTubie i przyciągnąć nowych widzów, jest: nie rób tego, co duże kanały. Kiedy zaczynamy swoją przygodę na YouTubie, nie posiadamy zaplecza w postaci bazy filmów czy też społeczności zgromadzonej wokół kanału. Kiedy nie mamy tego typu zaplecza, nie możemy pozwolić sobie na wideo typu moje ulubione ciasta, czy też wideo dzień z życia. Najzwyczajniej w świecie nie mamy zainteresowanych naszą osobą widzów, którzy zechcieliby obejrzeć wszystko, co tylko wrzucimy na kanał. Dopiero kiedy nagramy kilkanaście, kilkadziesiąt wideo i zdobędziemy wiernych widzów, możemy od czasu do czasu dodawać tego typu content na kanał. Tym sposobem przechodzimy do czwartego triku na zdobycie widzów, jakim jest tworzenie contentu wokół popularnych wydarzeń. Postawię sprawę jasno. Aby zostać odkrytym na YouTubie, musimy dostarczyć naszym widzom materiały, które ich interesują. Algorytm jest bezlitosny w tej materii i jego zadanie sprowadza się do podsyłania tylko takich wideo użytkownikom serwisu, które aktualnie ich interesują. Zadanie YouTube'a jest proste.
Widz ma zostać jak najdłużej na stronie i zobaczyć jak najwięcej wideo i tym samym reklam. W związku z tym wybiera on ze swojego repertuaru tylko takie filmy, które mają spore szanse zainteresować widzów. Przykład. Ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce z koronawirusem, były wydarzeniem, którym interesował się praktycznie każdy. Sprytni twórcy dodawali w czasie największego zainteresowania koronawirusem materiały, które nie tyle co dotykały samego tematu koronawirusa, co pośrednio go dotyczyły. Co zrobić podczas kwarantanny, czy też domowe sposoby na nudę, to tematy wideo, które cieszyły się wtedy sporym zainteresowaniem. W związku z tym, kiedy następnym razem coś będzie działo się w świecie, spróbujcie nie tyle bezpośrednio, co pośrednio połączyć temat waszego wideo z tego typu wydarzeniem. Algorytm YouTube'a wyłapie, że wasz materiał jest powiązany z głównym wątkiem i może podsunąć wasz film sporej publiczności, która do tej pory była poza waszym zasięgiem. Kolejnym sposobem na zdobycie subskrypcji, rozwój kanału i wybicie się jest analiza techniczna naszych filmów. Content to jedno, ale jeśli wasz obraz z kamery czy też dźwięk z mikrofonu dają wiele do życzenia, należy zastanowić się nad zmianami. W związku z powyższym przypatrujcie się innym twórcom i temu, jakiego sprzętu używają, czy też w jaki sposób montują swoje materiały, a następnie porównajcie to do własnego kanału. Jeśli różnica jest spora, warto działać w kierunku jej zmiany na lepsze. Im bardziej profesjonalne nasze materiały, tym dłuższy czas oglądania i tym więcej subskrybentów i wyświetleń będzie miał nasz kanał. Na sam koniec przypominam, że jeszcze tylko do tego piątku kurs Zdominuj YouTube'a jest dostępny. 38 wideo łącznej długości ponad 250 minut pokaże Ci dokładnie, jak przejść krok po kroku z miejsca, w którym nie posiadasz ani pomysłu na kanał, ani umiejętności montowania wideo, ani optymalizacji, do momentu, w którym posiadasz specjalistyczną wiedzę na temat dodawania wideo, które będą chętnie oglądane przez widzów i będą zajmować pierwsze miejsce w wynikach wyszukiwania, a Ty zbudujesz społeczność wokół kanału, zarabiając przy tym pieniądze. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę zdominujyoutube.pl, na której znajdziecie znacznie więcej informacji. Przypominam, kurs jest dostępny tylko do tego piątku, później zamykam możliwość jego nabycia do odwołania i podnoszę jego cenę. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.